Hej, cześć, cześć, witam was w kolejnym, szóstym już odcinku podcastu Maalks, lub jak kto woli, M-A-A-L-K-S. Okej, dzisiaj będzie o problemach świata, o problemach pierwszego świata, powinnam powiedzieć. Zaczynamy! Musiałam się przenieść, żeby nagrać dla was ten podcast z innego pokoju, bo tam było straszne echo. Zazwyczaj nagrywam w tym pokoju, co teraz jestem, ale pomyślałam sobie, że może nagram gdzieś indziej, w innej przestrzeni, więc zrobiłam sobie, wiecie, herbatkę, wychillowałam się. Było mi naprawdę super, super wygodnie. Nagrałam pierwsze dwa zdania i pomyślałam sobie, odsłucham. Zobaczę, jak tam się nagrało, bo coś tam słyszałam, takie echo w tle. No i niestety wydaje mi się, że jakbym tam została, to byście mi mieli to za złe. Więc specjalnie dla was się przeniosłam. I to właściwie też jest problem pierwszego świata. No dobra, ale do rzeczy. Uwaga, specjalnie czekałam, żeby nagrać ten podcast parę dni. Ponieważ chciałam zobaczyć, jak się sytuacja rozwinie, bo bardzo chciałam powiedzieć o dramie ostatniej w internecie. Wiem, że pewnie teraz szukacie sobie gdzieś tam w głowie i myślicie, o jakiej dramie, której, bo się non-stop coś dzieje. Fakt, dzieje się non-stop, ale nie chodzi mi tam gdzieś o takie rzeczy typu dwie aktorki na czerwonym dywanie miały tę samą sukienkę. Nie. Tutaj ta drama, która narodziła się w social mediach, na YouTubie, jakby jest takim ewenementem. Jak to mój profesor od historii mówił, to wydarzenie bez precedensu z paru względów. Okej, to nie trzymając już nikogo w napięciu, bo wiem, że się pewnie stresujecie. Drama nazywa się James Charles i Tati. Drama. Może tak, pewnie część z was wie, o co chodzi i pewnie już ma podziurki w nosie tego tematu. Dla was mówię, nie będę tutaj rozwodzić się krok po kroku, co się wydarzyło, jak się wydarzyło. Nie dam wam żadnego timeline'u tutaj, ale chciałam troszeczkę ugryźć to z innej strony, z takiej strony newsowej i z takiej strony właśnie takiej bezprecedensowej, więc może to dla was będzie interesujące. A dla tych z was, którzy nie wiedzą, kto to jest Tati i kto to jest James Charles, szybciutko opowiem. To są takie dwie postacie, które działają na amerykańskim YouTubie w branży beauty. Tati to jest tak naprawdę Tati Westbrook. Ona urodziła się w roku 1982, czyli no 2019, czyli teraz ma już 37 lat. Wszędzie ją określają jako taką weterankę branży beauty na YouTubie, bo swój kanał założyła dosyć wcześnie, w 2010 roku. I popularność zyskała dzięki filmikom właśnie o makijażu, dzięki tutorialom, nagrywała też filmiki, w których używała tanich kosmetyków i takich z bardzo wysokiej półki cenowej. Więc od tego 2010 roku udało jej się uzbierać około tak 5 milionów subskrybentów na swoim kanale. I warto tutaj też wspomnieć, co jest kluczowe, że Tati ma jeszcze swój biznes tak naprawdę, ponieważ te wszystkie pieniądze, które zarobiła na YouTubie, zainwestowała w research i stworzyła markę naturalnych suplementów, której jest właścicielką i twórczynią. Ta marka suplementów nazywa się Halo Beauty. Tyle o Tati. Przejdźmy teraz do drugiej postaci w tej całej dramie. Jest to James Charles. James jest dużo młodszy od Tati, bo urodził się w 1999
2009 roku, więc teraz ma lat 20. James jest tak naprawdę osobą z internetu, z amerykańskiego YouTube'a. Jest wizażystą, zajmuje się kosmetykami, ogólnie pojętą branżą beauty. Jeżeli kogoś to interesuje, to jest to pierwszy męski rzecznik CoverGirl, czyli amerykańskiej marki kosmetyków. James, jak zaczął na YouTubie, to był, wiadomo, mało rozpoznawalny i zaczął na YouTubie w którym roku? W 2015. Więc tutaj widzicie, jest z jednej strony Tati, która już jest dojrzałą kobietą i która swój kanał na YouTubie prowadzi od 2010 roku. I z drugiej strony jest młody, 20-letni James, którego kanał na YouTubie jest młodszy. I jak James zaczynał w branży, no właśnie Tati wzięła go pod swoje skrzydła. A skąd to wiem? Wiem to stąd, że obejrzałam, naprawdę obejrzałam 43-minutowy filmik, który Tati wrzuciła na swój kanał na YouTubie jakiś czas temu, pod tytułem By Sister. Filmik, bardzo, bardzo w skrócie, bo nie o tym mówię. Filmik, tak naprawdę ludzie mówią w internecie, że obnażył to, kim jest James. Tati tutaj mówi o tym, że James zrobił jej bardzo dużą krzywdę, której punktem zapalnym tej całej afery jest to, że James promował u siebie na Instagramie konkurencyjną markę tych tabletek i od czego się wszystko zaczęło. Tati tłumaczy, że pytała Jamesa wielokrotnie, czy nie chciałby promować jej produktu. On powiedział, że jego odbiorcy to są głównie nastolatnie, tak naprawdę dzieci, nastolatkowie i to nie jest produkt dla nich. Po czym właśnie jakiś czas temu, zakrywając się tak naprawdę szytym grubymi nićmi kłamstwem, rozpromował konkurencyjną markę. I to jest tyle, co musicie wiedzieć. Tati się bardzo mocno wkurzyła, ponieważ w tym swoim filmie mówi, że James był jej rodziną. Wiecie, no, ja naprawdę znam bardzo dużo osób, ponieważ na co dzień się obracam w takim kręgu dosyć międzynarodowym i znam też osoby z Ameryki, ale no po prostu wiadomo, że po pierwsze tak, branża beauty plus youtuberzy na amerykańskim YouTubie to jest takie kółko wzajemnej adoracji. Tam nie ma ani krzty prawdy. Każdy spija sobie z dzióbków, a potem, no wiecie, no takie są przyjaźnie youtuberskie. Oczywiście są takie prawdziwe, prawdziwe przyjaźnie, ale zazwyczaj to jest wszystko takie bardzo, bardzo sztuczne. No ale tutaj Tati mówi, że traktowała Jamesa jako członka rodziny, bardzo mu pomagała w rozwoju kariery. Jak zaczynał, to go brała pod swoje skrzydła, dosyć często u niej występował na kanale, co przynosiło mu więcej, więcej subskrybentów. I w pewnym momencie, właściwie tydzień temu, od tygodnia, kiedy ja nagrywam, jak się pojawiła ta drama, to właśnie James Charles miał dużo więcej subskrybentów od Tati, bo Tati miała około 5 milionów, a James Charles wydaje mi się, że miał już tych milionów około 16. Wybuchła drama, Tati puściła filmik w internecie i w ogóle zaczął się taki huk i ona go tam po prostu oskarżała o to, że jest łasy na pieniądze, że myśli tylko o sobie, że ma głęboko ludzi wokół siebie i że jakoś zagubił się w tym całym świecie marketingu, reklamy i wielkich, wielkich pieniędzy. Mówi o nim, że jest manipulantem, kłamcą. Ogólnie Tati uważa go za wielkiego pozera, a on uważa siebie za osobowość ho, 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 kim on nie jest. No i to wszystko wyszło do internetu. Jeszcze raz powtórzę, 43-minutowy film o tym, jak Tati została zdradzona przez swojego przyjaciela, Jamesa, i o tym tak naprawdę, jak jest ofiarą tego, co się wydarzyło. Następnie James opublikował film na swoim kanale. I teraz ci, co nie wiedzą, pewnie sobie pomyślą, ha, no to on opublikował w takim razie pewnie 50-minutowy film, mówiąc, jaka ona jest niedobra i zła. Ale nie. Ten film Jamesa był o wiele, wiele krótszy. On miał niecałe 10 minut. I tak naprawdę przepraszał swoją dobrą przyjaciółkę Tati.
kajał się tak naprawdę, bo mówił, że on wie, że zrobił, popełnił błąd i że skrzywdził wiele ludzi, którzy są mu bardzo bliscy i on za to wszystko tak naprawdę przeprasza. Okej, no to są fakty. Następne fakty, tak naprawdę to jest rezultat tego, co przed chwilą wam opisałam. Rezultatem właśnie tej dramy, tych dwóch filmików, było to, że nagle James Charles zaczynał gubić. Właściwie ludzie się od niego odwrócili, ale to w takim tempie, że jeszcze światowy YouTube tego nie widział. James tracił 1 000 000 subskrybentów dziennie. Uwaga! Czyli w ciągu ilu? 48 godzin stracił 2 miliony subskrybentów. Chyba ten pik był jakieś 3 z hakiem miliona subskrybentów, których stracił. Wyobraźcie sobie. Pracujecie na tych swoich z widzów, żeby ich zdobyć. Ileś tam miesięcy i lat. Nagrywacie film po filmiku, robicie, no troicie się i dwoicie, żeby ci ludzie po prostu was lubili, żeby ci ludzie oglądali twój content i żeby zasubskrybowali twój kanał. A potem, o tak, jak za pstryknięciem różdżki, ci ludzie się od siebie odwracają w takim tempie, że Usain Bolt tak nie biega szybko. I z drugiej strony, w tym samym czasie, Tati zaczęła zyskiwać mnóstwo nowych zwolenników. Jak ostatnim razem sprawdzałam, jej kanał miał ponad połowę więcej subskrybentów niż przed tym, jak opublikowała swój film. Czyli było ich ponad 10 milionów. Nie muszę zaraz mówić, że drama, James Charles drama, to jest chyba jakiś oficjalny tytuł tego wydarzenia, ona zaczęła być w trendach na YouTubie, bo każdy chciał się podpiąć i każdy komentował to, co się wydarzyło. Nie dlatego, że chciał jakoś wnieść coś do tego wydarzenia, ale dlatego, że chciał się podpiąć pod coś, co jest w trendach i jakoś, żeby o nich usłyszeli. Więc na YouTubie znajdziecie mnóstwo materiału na ten temat. Tak naprawdę wystarczy może obejrzeć jeden komentarz, może dwa. To jest wystarczająco, bo ludzie po prostu oszaleli. Ale nie o tym chciałam mówić. Obiecuję, już teraz zamykam rozdział pod tytułem opis dramy i przechodzę do części drugiej, czyli do tego tak naprawdę, o czym chcę wam powiedzieć. A to są dwa najważniejsze punkty, żeby nie przedłużać. Pierwszy punkt jest taki, jak wspominałam już, że to jest wydarzenie bezprecedensowe, ponieważ zajęły się tym mainstreamowe media. I ja tutaj nie mówię też tutaj już o jakimś wielkim kanale beauty z miliardami subskrybentów, ale mówię tu o takich mediach jak CNN, jak Washington Post. Mainstreamowe media, newsowe media tak naprawdę, jakby nie patrzeć, ta drama, która się stworzyła na YouTubie, urosła do tak wielkiej skali, że dziennikarze newsowi uznali, że to jest warte opowiedzenia, że warto poświęcić artykuł na ten temat. Jeszcze nigdy żaden YouTuber nie stracił tak dużej liczby subskrybentów w tak krótkim czasie. I to dla wszystkich był szok. Jak jakiś czas temu, pamiętacie tą piosenkę Gangnam Style? To był pierwszy szok, jeżeli chodzi o liczbę wyświetleń, bo YouTube musiał wprowadzić następną liczbę, z tego co pamiętam, do tego swojego countdown, jeżeli chodzi o wyświetlenia, więc to jest następny taki krok milowy, że tak powiem, w historii YouTube'a i na pewno to się na długo zapisze w pamięci, nie tylko YouTube'a, ale też YouTuberów, ale przede wszystkim jakichś ludzi, którzy zajmują się mediami i na 1 000 000% jestem przekonana, że jeden czy drugi profesor będzie drążył ten temat gdzieś w przyszłości, na swoich zajęciach. Więc dla mnie to jest takie wow, naprawdę? Washington Post napisał o dramie Jamesa Charlesa? Podejrzewam, że ten dziennikarz, który napisał artykuł, nie wiedział, kim jest James Charles i nie zdawał sobie sprawy, że jest coś takiego jak ogromna branża beauty na YouTubie amerykańskim, która wykreuje taką aferę.
Ale przejdźmy do punktu drugiego i najważniejszego, bo właściwie to jest powód, dla którego nagrywam ten odcinek, ponieważ to jest coś, co przyszło mi do głowy jako pierwsze po tym, jak usłyszałam o dramie. Mówiłam wam o tym, że Tati ma lat 37 na samym początku. I to jest mega ważne, ponieważ osoba po drugiej stronie tego konfliktu ma lat 20. To jest... Musicie sobie wyszukać, wpiszcie sobie James Charles w Google i zobaczcie, jak wygląda ten chłopak. To jest naprawdę wątły chłopczyk, homoseksualny, który pewnie ma wielkie problemy z może ze swoim wyglądem, albo z zaakceptowaniem siebie, albo z jakimiś swoimi lękami, no nie wiem, ale no widać po nim, że nie do końca może siebie akceptuje. I nie chodzi tutaj o jego seksualność, ale chodzi o to, że on jest taki aż za wrażliwy. I zaczynając z tej branży beauty, on się zwrócił do Tati, ta wzięła go pod swoje skrzydła. Uwaga, jest między nimi 17 lat różnicy. To jest ogromna, ogromna przepaść. Nie tylko jeżeli chodzi o wiek, ale przede wszystkim to jest ogromna przepaść mentalna. I tutaj tak naprawdę jest wiele stron. Ale ja się skupię na może dwóch, trzech głównych, gdzie Tati jest tak naprawdę kobietą biznesu, jest już dojrzała, wie na czym jej zależy, wie co ma w głowie i wie jak do tego dojść. Jest oczywiście ustabilizowana emocjonalnie, mniej lub bardziej. Jakoś żyje sobie, prowadzi swój biznes, ma tych swoich fanów, 5 milionów subskrybentów, jest jej dobrze. Z tego, co czytałam, te jej tabletki dosyć dobrze się sprzedają. Ona też się jakoś nie ciągnie jej, żeby dawać reklamy do prasy albo żeby zachęcać innych influencerów, żeby reklamowali jej produkty, bo one i tak się sprzedają dobrze, więc ludzie jej ufają. To jest ważne. Z drugiej strony jest ten James, młodziutki chłopczyk, niepewny czegoś tam w swoim życiu. Jestem tego na 1000000%, jestem przekonana, że on potrzebuje akceptacji, że potrzebuje miłości nad wyraz. Bo oczywiście każdy lubi, jak jest kochany, jak jest akceptowany, jak jest lubiany w społeczeństwie, ale on, wydaje mi się, jest takim typem człowieka, który jakby bardzo, bardzo pragnie tej akceptacji, który żyje dla tego, aby być rozpoznawalnym, aby być cenionym, aby ludzie mdleli na jego widok, no nie wiem. I nagle ten młodziutki chłopczyk widzi wideo Tati, swojej mentorki, swojego guru, jak ją nazywa, jak ona przez 40 minut mówi do milionów ludzi, że ona bardzo kocha Jamesa, traktuje go jako rodzinę, no ale jest zły, niedobry, kłamliwy, oszust, zależy mu na pieniądzach, jest po prostu niewarty. I ona zrywa z nim wszelką znajomość. Halo, kobieto. Takie rzeczy to się mówi w cztery oczy. O takich rzeczach rozmawiasz z człowiekiem face to face, a nie przez miliony ludzi. Ona w tym swoim filmiku, jak to wiecie, ja oglądam amerykańskich youtuberów i wszyscy na jedną modłę mówią, że no oczywiście, ja mogę to załatwić prywatnie, ale wy widzicie, w sensie ich widzowie, ich słuchacze, widzicie, co się dzieje. Ja to musiałam wam powiedzieć, bo tak zależy mi na was. I ja to jestem wam winna, żeby wam to wszystko powiedzieć, jaki jest James. No, błagam cię. Błagam cię. Już po prostu nie mam siły, ani mój mózg tego nie ogarnia. Jak tak można zrobić? Jeszcze raz powtórzę. 37-letnia kobieta, która uważa, że James Charles jest jej rodziną. Ona zamiast pójść do niego i w cztery oczy mu powiedzieć: słuchaj stary, nie podoba mi się to, że na swoim Insta Story zrobiłeś to i tamto, a nie chciałeś zrobić tego dla mnie. Zamiast tego ona idzie przed kamerę i mówi do milionów ludzi, jak zrywa znajomość i wszystkie relacje z tą swoją rodziną, z tym Jamesem, którego uważała za brata. Przed tym, jak zaczęłam nagrywać ten odcinek, zauważyłam, że właśnie Tati nagrała kolejny film, ciutkę krótszy. I mówi w tym filmie, że tak naprawdę nie spodziewała się, że to wszystko potoczy się tak, jak się potoczyło. Że to właśnie ona spodziewała się, że oberwie.
I mówi, że to już jest tego wszystkiego stanowczo za dużo, żeby ludzie nie odchodzili od Jamesa, żeby go zasubskrybowali z powrotem i jest przykro, że tak się to wszystko stało. Mówię wam, ten odcinek podcastu, bo zazwyczaj mówię do was to, co mi tam, to co mam w środku, więc szczerze powiem, przygotowuję się tak se. Odcinek chyba czwarty to był taki, do którego się przygotowałam jakoś tak rzetelniej, czyli tajemnica pana Jana, ponieważ bardzo mi zależało. A zazwyczaj mówię to, co mi ślina na język przyniesie. Ale James Charles Drama to jest coś, na co poświęciłam jakiś tam urywek swojego dnia. Obejrzałam parę filmów na YouTubie innych ludzi, w ogóle nieznanych mi dotychczas. I byłam ciekawa po prostu ich reakcji i byłam ciekawa, jak inni to odbierają. Czy odbierają tak samo jak ja, czy może odwrotnie. I byłam zszokowana. Znaczy wiadomo, kurczę, no, ludzie, którzy nagrywali te filmiki, to przede wszystkim byli ludzie już, widać było, że dorośli. To nie były nastolatki, ani dzieci, więc podejrzewam, że jako tako mają swój rozum i swoją opinię. Wszyscy, jak jeden mąż, mówili, że James Charles jest taki siaki i że taki ma rację. I tak naprawdę wielka, ogromna część społeczności, wydaje mi się, YouTube'owej, jest właśnie w tym obozie tati. Ja nie mam zdania, jeżeli chodzi o to, kto ma rację, ponieważ mnie to obchodzi. Obchodzi mnie natomiast to, jak można traktować w taki sposób swoją rodzinę, no nawet przyszywaną albo rodzinę z wyboru. No jak tak można zrobić? Wyobrażacie sobie, żebyście poszli teraz do swojego najlepszego przyjaciela, który wam coś zrobił i zamiast pogadać do niego w cztery oczy, włączylibyście kamerę i zaczęli gadać na YouTube, wywalając wszystkie brudy? Może nie wszystkie, okej, ale część? Pewnie nie byłoby to aż tak spektakularne, bo oczywiście mało ludzi obejrzałoby, co się dzieje w życiu jakiegoś Franka spod czternastki. Jamesa Charlesa oczywiście ludzie znają, kojarzą. Jeżeli nie kojarzą, to znają tati. Jeżeli nie, to gdzieś tam w jakiejś Instastory albo ktoś koledze komuś powiedział. Więc to, że tak się mówi, to żre, prawda? Może jeszcze bym to zrozumiała, jeżeli ta tati miałaby lat 19. Ale to jest prawie 40-letnia kobieta, która idzie do internetu i pierze brudy. Publicznie. Jak tak można? Ja nie mogę po prostu tego zdzierżyć. I tak naprawdę zastanawiając się nad tym, dokąd zmierza ta nasza digitalowa przyszłość, my u nas w naszym polskim poletku też mieliśmy kilka dram, które narodziły się w internecie i które zebrały swoje żniwo. Wiem, że teraz jak wszyscy idą do internetu i wszystkiego jest tak dużo i jak coś się pojawi takiego dramatycznego, no to jest ciekawe dla większej widowni i ludzie to śledzą. I czy to tak będzie już zawsze? Trudno sobie wyobrazić, czy pewnie nie będzie życia bez internetu jako takiego, ale moje pytanie brzmi, co dalej? 30 lat temu nie było internetu i ludzie sobie nawet nie wyobrażali, że takie coś może być. Więc w tym miejscu teraz, kiedy mamy internet, nie wyobrażamy sobie, co będzie za lat 30. Ten internet pewnie będzie ewoluował. I takie rzeczy, które powinny zostać w internecie i nie powinny być przekładać się na to nasze życie codzienne, one się przekładają i to będzie coraz gorsze. Pamiętacie taki film polski Sala samobójców? No właśnie. Zastanówmy się, czy warto.